Dzień dobry! Dzieją się rzeczy piękne, dzieją się rzeczy niewiarygodne. Polskie drużyny po trzech kolejkach fazy Ligowej Ligi Konferencji Europy mają na koncie komplet punktów i zajmują kolejno drugie oraz trzecie miejsce w ligowej tabeli. To jest po prostu coś niesamowitego, a ten trzeci czwartkowy europejski wieczór wraz z polskimi drużynami podsumuję w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Zacznę chronologicznie od meczu Legii Warszawa z Dynamem Mińsk. Mianowicie Legia Warszawa zwyciężyła ostatecznie 4 do 0 przy Łazienkowskiej z drużyną z Białorusi. Był to bardzo dobry mecz Legii Warszawa, to na pewno trzeba przyznać. Wreszcie. Wcale nie denerwowała taka liczba niewykorzystanych sytuacji, bo tak było w poprzednich meczach Legii, chociażby z Baćką Topola, że Legia miała dużo więcej sytuacji, że mogła strzelić jeszcze spokojnie 2-3, jak nie 4 gole, a skończyło się ostatecznie na trzech bramkach strzelonych. Oczywiście. Dla legi najważniejsze są trzy punkty, ale patrząc na to, jak w tym momencie wygląda tabela ligi konferencji, to być może, jeżeli te wyniki polskich drużyn w następnych meczach nie ułożą się tak dobrze może o awansie ostatecznie decydować bilans bramkowy, więc ważne jest to, żeby tę sytuację wykorzystywać. Legia w tym meczu z Dynamem Minsk odrobiła pracę domową z wyjazdu do Baćkiej Topoli. to zdecydowanie, bo tę sytuację faktycznie wykorzystywała dwa gole Lukiniasa, dwa gole Marka Guala, w szczególności bramki Hiszpana mogą cieszyć kibiców Legii, bo Mark Gual to był taki piłkarz, który w ostatnich meczach nie strzelał aż tylu bramek, który pomimo że grał naprawdę sporo, to jakoś nie mógł się przełamać, nie mógł trafić do bramki rywali. A w tym meczu z Dynamem Mińsk zrobił to i to aż dwukrotnie, więc przełamał się Margual, a to jest dobry, e, dobry sygnał dla kibiców Legii Warszawa, a także dla terenera Gonzalo Fejo przed ligowym klasykiem, który czeka już Legię w niedzielę. Natomiast no, Dyna Dynamo Minsk to nie był dobry zespół, powiedzmy to sobie szczerze, bo naprawdę dużo przestrzeni zostawiali piłkarzom legii, e, gracze z Białorusi. Jeden był taki moment, kiedy. Faktycznie Dynamo Mińsk mogło coś zrobić, mogło jakoś zagrozić Legii, mianowicie przystanie 1 do 0 w zasadzie przez dużą część tej drugiej części, pierwszej połowy. Jeżeli dobrze mnie rozumiecie, Dynamo Mińsk faktycznie tworzyło swoje sytuacje i czasami bywało pod polem karnym Legii Warszawa z piłką. Natomiast Legia dobrze ta i odpierała, to na pewno e, trzeba przyznać. Warto wyróżnić też innych piłkarzy e, w drużynie Legii. Po raz kolejny blok obrony, Pankow, Kapładi, zdecydowanie na plus. Dobry mecz też zagrał Bartosz Kapustka, dobry mecz zagrał Rafał Augustyniak, to też warto e, podkreślić. I generalnie był to naprawdę dobry mecz w wykonaniu Legii Warszawa, która ma na koncie 9 punktów i zajmuje drugie... Drugie miejsce w tabeli. Tak nawiązując jeszcze do tego niedzielnego starcia z Lechem Poznań, które będzie dla legii absolutnie kluczowe, bo to jest mecz, który może jeszcze wprowadzić legię na nowo w tą walkę o Mistrzostwo Polski. No to Legia w ostatnich siedmiu meczach wygrała 7 meczów. Tak, seria siedmiu zwycięstw z rzędu to jest naprawdę imponująca seria i to na trzech frontach, co jest dosyć ciekawe. Legia ma naprawdę sporo tych spotkań, często gra co 3 dni, w zasadzie co chwilę gra co 3 dni, więc te wyniki naprawdę imponują. I trener Gonzalo Fejo stworzył maszynę, to zdecydowanie można powiedzieć, i stworzył maszynę poprzez zmianę. Ustawienia, bo ta zmiana ustawienia na czwórkę obrońców, na chodynę, Morishite, którzy grają gdzieś tam pod napastnikiem, na piłkarzy, którzy mają troszeczkę rozchodzić się po bokach, jeżeli chodzi o środek pola, to naprawdę robi wrażenie. I trener Gonzalo Fejo stworzył bardzo mocny zespół, który może spokojnie Lech w niedzielę pokonać, bo Lech wcale w najlepszej formie nie jest, więc wydaje mi się, że Szykuje się naprawdę ciekawe starcie. Zresztą, co ja mówię, zawsze starcie Lecha z Legią jest po prostu niezwykle interesujące. Wiecie, co jest też imponujące? To, jak Jagielonia Białystok poradziła sobie z drużyną, która jeszcze kilka miesięcy temu wygrywała z Legią w dwumeczu 6-2. do Gilonia rozbiła moldę. Rozbiła moldę to jest naprawdę dobre określenie. 3 do 0 Jagiellonia wygrała przy ulicy Słonecznej w Białymstoku z Norwegami, którzy jeszcze kilka miesięcy temu wyeliminowali Legię Warszawa z rozgrywek Ligi Konferencji Europy w fazie pucharowej. Jagiellonia zwyciężyła 3 do 0 w fazie ligowej już w tym sezonie i naprawdę było to imponujące zwycięstwo, zwycięstwo też napawające takim optymizmem, bo w Białym Stoku również wraca niezwykła wręcz forma i to cieszy. To cieszy, że drużyny, które nas reprezentują w Europie są w takiej formie, nie tylko w europejskich pucharach, ale też w ekstraklasie, że Jagiellonia była w stanie spokojnie przejść chojniczankę, trafić do kolejnej rundy w Pucharze Polski, że Legia była w stanie zwyciężyć z miedzią Legnica stosunkowo małym nakładem sił i zagrać z widzewem i wygrać, że te drużyny, które reprezentują nas w Europie grają dobrze na wszystkich frontach i to jest Naprawdę słowo klucz, bo uważam, że gdyby Legia nie radziła sobie tak dobrze w Ekstraklasie, to cały klimat, cała aura wokół Legii byłaby dużo gorsza i może nie byłoby tego zwycięstwa nawet z Dynamem Mińsk. Kto wie, chociaż to akurat jest scenariusz dosyć odrealniony, patrząc na to, jak Legia zniszczyła, wręcz zdemolowała e, drużynę z Mińska. Natomiast Jagiellonia zaliczyła bardziej imponujące zwycięstwo przez to, kim był rywal. Chociaż... Tutaj zadałem ciekawe pytanie sobie pod koniec meczu, komentując to spotkanie. Czy Molde to w zasadzie jest mocny rywal, czy Jagiellonia zagrała tak dobrze? Naprawdę, bo patrząc na grę Moldę w tym meczu z Jagiellonią, ja nie widziałem zupełnie tej drużyny, nawet grama tej drużyny, która grała z Legią w lutym. To było coś naprawdę niezwykłego, bo patrząc na piłkarzy, większość nie zmieniła się zupełnie, nadal grają tam ci sami zawodnicy, w większości oczywiście, uogólniając. Ale ta gra była dużo gorsza. Ta gra się nie kleiła. Molde nie tworzyło w sumie sytuacji i przez to, że grają tam wciąż praktycznie ci sami gracze, doszedłem do wniosku, że to Jagiellonia rozbiła taktycznie Molde. Że to trener Adrian Siemieniec faktycznie świetnie zamykał te przestrzenie piłkarzom Molde, przez co oni nie mieli zbyt dużo przestrzeni, żeby się rozhasać. W meczu z Legią tej przestrzeni mieli mnóstwo na oddawanie strzałów, na tworzenie Sytuacji. Jagiellonia wygrała 3-0 do 0, gol, oczywiście musiał zostać zdobyty przez Afimi Kopululu, który trafił na razie w każdym ze spotkań Jagielloni w Lidze Konferencji Europy, co jest imponujące. Czwarty jego gol. Jest w tym momencie też zresztą królem strzelców z tego co widziałem. a Afimiko Pululu w Lidze Konferencji Europy, więc to też jest naprawdę niezwykle imponujące. Później Christopher Norman Hansen zdobył dwie bramki, czym no zamknął tak naprawdę ten mecz. Był też gol Imaza, ale on został ostatecznie nieuznany. Szkoda, bo też naprawdę bardzo ładna akcja w tamtym momencie, kiedy ten gol został nieuznany przez Spalonego. Ale i tak Jagiellonie trzeba za to starcie pochwalić, trzeba pochwalić w sumie każdego zawodnika, może poza tymi zmianami, bo no taki Lamin Diabifadiga nie poradził sobie najlepiej, taki Nenet też nie wszedł zbyt dobrze w ten mecz, wręcz bym powiedział, że zagrał słabo, Peter Kowacik też nie zagrał dobrego meczu, kiedy te ostatnie kilka minut dostał. No, zmiany w Jagieloni nie zadziałały, ok, ale podstawowa jedenastka zadziałała. Zadziałała na tyle dobrze, że Molde od 75. minuty już miało totalnie gdzieś to spotkanie, gdzieś to jak ten mecz się zakończy, i chciało tylko i wyłącznie dotrwać, bo wiedzieli, że nic nie są w stanie zrobić. I za to wywołanie zrezygnowania w drużynie Molde dziękuję Jagieloni, bo Molde to jest, mimo wszystko, czwarty zespół ligi norweskiej. Ligi dosyć mocnej, więc jestem naprawdę zadowolony. No moi drodzy, zresztą, jak można nie być zadowolonym? Jak można nie być zadowolonym? Mamy dwie drużyny: Legię na drugim miejscu w tabeli, Jagiellonie na trzecim. I kto jest pierwszy? Chelsea, londyńska Chelsea, wielki klub, który swoją drogą bawi się na razie w tej lidze konferencji Europy, ale tego się chyba wszyscy spodziewali. Natomiast Legia Warszawa: 8 goli strzelonych, 0 straconych. 3 zwycięstwa, 9 punktów Jagiellonia, 3 zwycięstwa, 9 punktów, 7 goli strzelonych, 1 gol stracony. To jest imponujące, to jest naprawdę imponujące i mnie to osobiście napawa optymizmem, tym bardziej patrząc na to, z kim jeszcze grają polskie drużyny w tej edycji Ligi Konferencji, w fazie ligowej oczywiście. Legia gra oczywiście z Omonią, Lugano i Jurgorden, natomiast Jagiellonia Białystok podejmie jeszcze Celię. Nadę Bolesław i Olimpię Ljubljana, więc nie ma już tak naprawdę mocniejszych rywali niż ci, których Legia lub Jagielonia pokonały na swojej drodze. Natomiast wy dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem polskie drużyny są w stanie zakończyć fazę ligową Ligi Konferencji na podium. To jest bardzo ciekawe pytanie, podyskutuję z Wami chętnie w komentarzach, jak to zawsze się odbywa. Tymczasem zachęcam jeszcze do subskrybowania tego kanału, do zostawiania łapek w górę pod, tą, pod tym materiałem. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia!